Hej, 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 Liska. Tak, jak mówiłem, prosiliście o następną część poradnika jakąś, więc swojej łaski postanowiłem jednak coś takiego zrobić. Przygotowałem sobie, widzicie, takie tutaj rzeczy. Mam akurat wbiłem, wbiłem przed chwilą właściwie, można powiedzieć, że następny poziom mam teraz do dyspozycji aż 45. 45 mogę użyć części do zbudowania pojazdu. Ja już trochę zużyty, jest akurat ta kabina ciężarówki. Ten celnik też jest bardzo zużyty, ale jeszcze trochę wystarczy. Przygotowałem sobie rzeczy, które w dużej mierze na pewno chciałem użyć. Praktycznie wszystko dzięki temu praktycznie wszystko zżyje. Co prawda nie jestem do wszystkich pewien, czy do tego całej ilości zużyję, ale przygotowałem sobie tak, tutaj widzicie na wierzchu, części, których na pewno chciałem użyć. Wiem, że mógłbym równie dobrze używać sobie staba, lecz chciałbym po prostu, żebyście więcej zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Za chwilę zobaczycie w przyspieszonym tempie filmik, jakby budował jakiegoś cusia, który będzie używał właśnie dwóch dział. Na pewno jedno będzie na drugim, coś w tym stylu. Ale to się jeszcze okaże podczas budowy. Zresztą jak to będzie wyglądać, na pewno gąski też, jak już dzisiaj przygotowałem. Więc, żeby to się za dużo nie rozgadać, zapraszam na obejrzenie, jak się to buduje.
Widzieliście przy pierwszym tempie, jak to właśnie wszystko zostało zbudowane. Teraz może to zapiszemy, tylko gdzie? Mała trochę ilość tych zapisów. Ten był całkiem niezły w sumie. Aha, bo to był ten trochę inny. Tu mam tego. Ten Mark 2. Cholera, coś musiałbym usunąć, a nie usunąć, co ja pierdzielę. Podwójny cios w gąsienicy. Ciężki wybór, ludziska, ciężki wybór. Chociaż cegło usuniemy, kij tam. Chyba, że tego jeszcze, nie, tego chyba najlepiej usunąć. Dobra. Podwójny cios. Usuń. Tak. I tutaj zapiszemy sobie nowy. No nie wiem. Podwójny cios Mark 3. Nie mogę, niestety na razie nie ma. Zobaczcie, wciskam na przykład Alt U. Właściwie nie, no, żeby uzamknięte, nie da się. Na razie nie ma możliwości, nie ma obsługi polskich znaków. Nie można ich użyć, ani także hashów i tak dalej, innych tym podobnych znaków specjalnych. Także nie można używać na chwilę obecną. Oczywiście każdy możemy przetestować, nie? Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj moje wysłane. Nikt nie polubił, tam. Panie. Jestem do ludzi, co? Tygrys, co to jest? PvE. Fallout, tak jakby mi się. Takie pokemonowe pismo, jakby. Zobaczmy, to jest Drive, co to jest? To nie są minigany, to są te ciężkie. Dużo gąsienic. Ale czy ja głosu nie zmieniłem? Momencik, pokaż mi się tą opcję. Dla pewności. Test drive. Zobaczmy, jak to niszczy. O kurna, panie. Niezła jatka, co nie? No, ale też to trochę części potrzebuje. Na pewno co mogę powiedzieć, tak trochę już poużywałem. Okej. Tamten samochodzik był bardziej wytrzymały niż to? To było dziwne. Dobra, miałem jakieś takie dziwne szczęście, jak mi trafiłem w miarę. No ten zgod. Nie, co wiem, zasnął maszynka, nie powiem. Tylko te dwa działka, to tylko nie jest łatwe skraftować je. Tak. Mogę wam powiedzieć na pewno o tych gąskach, jako takich, tych normalnych. O, już ktoś używa nowego tego. A właśnie, był patch, powinienem już o tym was poinformować. Dodał właściwie dwie nowe bronie. Taką właśnie kuszę i badabum, takie beczki wybuchające. Zobaczmy tą kuszę. Może mamy celownik. Ale zes. Długo się ładuje strasznie. Bo celownik jest w takim dupnym miejscu. Ale celność ma wygrzywistą, nie powiem. Jeszcze ten... To jest świetna rzecz. Kogo zje pierwszy? Aż przyjemna jakaś nadzieja. Bardzo łatwo odstrzeliwuje. Tylko... bardzo potężna to jest zabawka. Zobaczmy, czy jest jakaś różnica.
Nie, no jest to. Dobra. Co tu miałem powiedzieć? Aha. Została właśnie dodana ta właśnie jedna broń, taka kusza. Oraz badałem, jak już powiedziałem, takie beczki wybuchające. Teraz wam to pokażę. Zobaczymy jeszcze, czy nie ma tego w tym. Zwróćmy okiem, jeżeli jest to. Czy to jest. Czy cał? Selfie stick. Okej. Skoro jest to, to może badabum będzie. Nie widzę. Helikopter, jakiś Apache. Tar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 a. Test drive. Roll. Ciekawe, ciekawe. Ja pia co chodzi, ale tak pewnie każdy będzie strzelał pierwszy, nie wiem, tego gostka chciałem powiedzieć. Tą zabawkę u góry. Żeby się tego lepiej pozbyć, a dopiero potem zniszczą podwozie jako takie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, przywołajmy boty po spierdzielu. Aha, ja już nie wiem, działa. Aha, właśnie. Powinien was też poinformować o tym, że jeżeli strzelamy do kogoś z działa, czy tam dział, to jeżeli jesteśmy bardzo blisko, to możemy samemu sobie też zadać uszkodzenia, szczególnie tym działom własnym. I możemy się ich pozbyć. Właśnie w taki oto głupi sposób. Się o tym też przekonałem dość niemiły sposób, bo wziąłem i jakiegoś przeciwnika staranowałem, wywrócił się na bok i żeby mnie pozwolić, wiecie, że stanął na nogi w taki czy inny sposób, zacząłem go po prostu cały czas pchać i strzelać do niego. Tak po trzecim razie okazało się, że no, odstrzeliłem sam sobie działa. Oba. Byłem trochę w dupie, delikatnie rzecz ujmując. Więc kicha. Bada bum, bada bum, bada 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 bum. Dobra. Co tu jeszcze? Najpierw zobaczmy, zorientujmy się, czy nie widać badabum właśnie tego, którego szukałbym. Ciekawe, jestem tego ciekaw. Test drive. Nie zahaczy? Nie. Wymyślone, panie. Nie, no dobra. Czekajcie, wypróbujemy to jeszcze tak. Młotek przygotowany. Ale zes, panie, wstyd. No wstyd. Dziękuję. Według mnie jest źle rozmieszczony te koła. No teraz będzie chyba dobrze, no, nie ma opcji. I tam bida. Niby fajnie wygląda, tak ciekawy efekt, ale nic poza tym. Zobaczmy, czy jest coś tu ciekawego zostało zbudowane. To widziałem, no i przeskoczyłem o dwa nawet. Ale to są, powtarzają się już. Czyli chyba badałbym, jeszcze nikt chyba nie zbudował. Może zbudował, ale raczej się z bardzo nie pochwalił. Tak czy inaczej, gąsienice takie zwykłe. Co im o nich powiedzieć? No właśnie, mają to do siebie, że jak już, wiecie, odstrzelą nam jedną gąsienicę, to już jest dupa. Kręcimy się jak baletnica. Co tu jeszcze takiego? Aha! To no, aktualizacja, no co wprowadziła. Właśnie działa. Pamiętacie? Nie buduj, tylko ten zryw. Pamiętacie poprzedni właśnie poradnik? Miałem 16 pocisków, prawda? No teraz mam też niby 16, ale jak zauważyliście, wrzuciłem też
paczkę z amunicją. Tam gdzie F. Więc się patrzcie. Oj. O, o, tak. Właśnie, w tymże to miejscu. Paczka z amunicją. Obrażenia działu zostały zmniejszone o 5%, a ich możliwość przewożenia amunicji została także zmniejszona o 30%. Także bez tego składu amunicyjnego jestem w stanie przewieźć tylko 12 sztuk pocisków. Natomiast powiedzmy tam teraz by było około 20, może coś w tym stylu. Tak widzicie, jest trochę różnicy. Sam sobie też zdałem wrażenie. Całkiem wytrzymałe to bydle. No. Tak więc trzeba teraz bardziej na tą amunicję uważać. Jak wtedy mi się kończyła szybko, to teraz wybaczcie sobie, jak teraz szybko mi się kończy amunicja. Jeżeli w sumie, dopóki nie zbudowałem właśnie dodatkowego tego składziku, paczki amunicji, jak zwał, tego zwał. Poza tym mam dziwną jakąś przypadłość, że od kilku dni jakieś dziwne lagi są na serwerze. Nie wiem, czy to wina serwera, no chyba z wina serwera, bo w WoCie mam normalny ping. Mam też normalny ping w innych grach. Sprawdzałem nawet w speed teście, też mam ping bardzo dobry. Jak na ataku. Co ci jest? To taki internet, z jakiego korzystam, czyli bezprzewodowy ten. Radiówkę, nie? Mam radiówkę. Mam na myśli. Od dostawcy komórkowego. Taki mały modem USB. Także naprawdę ciężko jest trafić jakiegoś gościa, który powiedzmy tak jeździ jak teraz. I czasami strzelimy tak jakbyśmy chcieli, a czasami jest półsekundowe opóźnienie i po prostu leci kilkadziesiąt metrów za jakimś gościem. Więc jest trochę kicha. Poza tym, co tu jeszcze możemy powiedzieć? Co tam jeszcze zostało takiego zmienione? No tam takie głównie takie małe poprawki dodatkowe. A, ta nowa broń. Miałem pokazać frakcję. Manufaktura. Tutaj to budujemy. To jest ten snajper. Taki coś. Kusza. Automatyczna kusza. Amunicji bardzo mało. 6 punktów energii potrzebuje. I tu mamy badaboom. To jest coś takiego, że gdy tego używamy, to te tu są ląty. Podpalane zostają i się skulają i po jakimś czasie same wybuchają. A jak ktoś na nie wjedzie, to też oczywiście wybuchną. Z tego co tam wyczytałem. Jeszcze nie widziałem tego w akcji, więc też nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Co to jeszcze powiedzieć? Aha. Zużyłem właśnie swoje kupony. No tą właśnie, ten kontener. Z darami. I w środku miałem no, taki dla mnie średni. Średnią zabawkę. Ale oczywiście wam pokażę to. Nie bitwa, chciałem się też zrobić. Bo w bitwie nie mogłem dobrze komentować, jak chciałem. Zobaczcie. Niby super, ekstra, duper, nie wiadomo co, ale to tylko chwilę działa. Mogłoby trochę dłużej, według mnie. I także to znika, gdy zaatakujemy. Gdy zaatakujemy, przestaje działać. Jak widzicie, mam takie dopodziałko, ale to tylko na chwilę. Zaraz je zmienię. Ponieważ zostało założone tylko dlatego, że tamto stare mi się zużyło i właśnie teraz skończyło się niedawno produkować. Właśnie, to źre 2 aż. Nie, 3 to źre. No, żeż. Ty wredo to jedna. Więc trudno się mówi, prawda? Mamy skrętne, więc zrobimy może jeszcze inaczej, bo mi tu brakuje trochę kół. Mam taki decyfit kół mały. Się okazało. Niezbyt przyjemnie, że u mnie są małe problemy z kołami. Skrętne zostało tylko jedno i tak dosyć zużyte. Ale jeżeli chodzi o koła zwykłe tego rodzaju, to mam tego pod dostatkiem. Mogę robić z tym co chcę. No może nie bez przesady, ale tragedii też nie ma. No dobrze.
No nie, mogę więcej części też wrzucić tutaj, wcisnąć. Obudować to. Ale to poza materiałem zamienione, teraz znowu tego się bawił przebudową. Więc tak. Co tu mamy? Aha, będę mógł wam pokazać te bitwy. Ponieważ widzicie, ją paliwa akurat pełno, jeszcze dzisiaj nie zrobiłem. No, akurat znowu mi wylosował taką samą zamik zniszcz 5 za pomocą kul. Będę musiał zamontować CKM-y, ale to na tym. Widzieliście, jak to wygląda, to więc nie będę musiał tak wam pokazać znowu. No, mój składzik. Macie zobaczyć, co tam mi przybyło. Trochę takich tam różnych gratów, ale nie za dużo. Bez przejęć. Farby, jakie były, takie są. Mam trochę więcej okablowania. Sporo dosyć mam miedzi. Widzicie, zmienił się też ikonka, właśnie miedzi się zmieniła. Wtedy był taki drut, tak, coś na podstawie tego, prawda? Teraz jest taka blacha właściwie zwinięta. Co my tu mamy jeszcze takiego ciekawego? Frakcje. Chyba za bardzo teraz na chwilę obecną się nic nie zmieniało, bo to kilka dni temu weszła ta aktualizacja. Na skrawędzerach jestem na trzecim poziomie. Na piątym będę mógł budować lepsze rzeczy. I chciałbym zbudować na pewno tą setkę. Mam naprawdę niezłe pieprznięcie. Zobaczcie. I ma więcej tej wytrzymałości. Moment, 492. Chociaż nie. Chciałem na pewno zbudować pyr launchera. Bardzo to jest słabe, mało wytrzymałe, ale potrafi nieźle walnąć. O, ja cię kręcę. Sporo tego kabla. Co to jest? 88 działo. Plus do tego ciężki generator. Widzicie, nie jest takie dosyć tanie w produkcji. To mamy 88. Ale wieżyczka potrzebna. O, fajnie. Ale w sumie zużyto mógłbym użyć do tego, prawda? I że jak to się zużyje, to już w ogóle. Bardzo chętnie to zrobię, pewnie zdobędę ten następny poziom. Właśnie. Bitwa, rajdy, łatwy rejs. Wczoraj były, teraz też trochę to się zmieniło, nie ma wyświetlonych wszystkich, które są jeszcze niedostępne. Nie wiem, czy teraz będą to losowane, czy... Ale głównie się wymieniają z tego, co zauważyłem na chwilę obecną. Raz mam właśnie te rejsy, raz mam zniszczenie tych od ropy, no, nie wiem, sorry, platform wiertniczych. A, powiedzmy. Dobra, zobaczmy sobie, mamy łatwy i normalny poziom trudności, możemy wybrać. Gdybym chciał wziąć trudny, to musiałbym mieć 4000 PS. I piąty level w lunatykach, nomadach albo scavenger, chyba złomiarze. Chyba tak trzeba było przetłumaczyć, ale nie jestem pewien. W jednych właśnie z tej frakcji, nie? Żeby móc przystąpić do tego właśnie tego. Oczywiście tutaj to byłoby jeszcze więcej kuponów, bo 40 aż. Te 20 kuponów to można z palcem w nosie oczywiście zdobyć. Tak samo to, czyli wychodzi dziennie, mogę zdobywam właśnie jakieś 26 kuponów dziennie. Na chwilę obecną. Plus do tego tutaj jeszcze. Kilka kuponów. No, zobaczmy może. Bitwa. Weźmiemy ten normalny rejs. Chociaż mógłbym wziąć łatwy na początek. Zobaczcie, jak to się działa w praktyce. Bo to... Powiedzmy sobie szczerze. Zbudowanie jakiejś zabawki, a... Wydaje się nam, że jest wszystko super. Ale w praktyce wychodzi czasami różnie. Bardzo różnie, więc... Trzeba uważać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mamy także możliwość komunikacji głosowej z innymi graczami. Wciskając klawisz Y. Aha, to jest właśnie, musimy zebrać taką paczuszkę. Zatrzymać się przy niej przez jakieś 3 sekundy i jest wtedy nasza. Właśnie. O, tu będzie następna. Trzeba się zatrzymać potem. To już więcej wiadomo, gdzie jedna będzie. Oby zdążyli, bo zostało 20 sekund tylko do końca bitnej gry. No stary, zatrzymuj się tam. Ja tam nie zdążę dojechać. Nie, on mnie nie odwali, tak jaj. Stary. Co ty odwalasz? No serio?
Ten się bawi z botami zamiast... Ty ciśnienia mi nie podnoś z łaski swojej, co? Mamy tylko 20 sekund przez to. Ja myślałem, że ta się może poświetlić, wiecie, bo zdobędę będzie więcej czasu od razu więcej. Ale... Dobra, spróbuję tutaj coś ściągnąć. Jeśli nie depchał, bo to bez sensu trochę by było. Wolę powybijać ich, jeżeli... A, tam teraz, no se... Dobra. Tak, bywa. Nie lubię za bardzo, muszę przyznać, tego rodzaju wyzwań. Gdybym miał tego na kołach, o, powinien go się zdążyć. Kurde, nic nie zrobiłem. Taki wstyd. Oby teraz się to poświetliło. Teraz tam, nie? Dobra, aby coś się umie się podświetlić, to ja to wezmę. Aha, to jest tam to się poświetliło, co? O nie, to nie idzie. Na razie... Chwilowo to ja lamię, to ostro. Ale nauczyłem się też tego, że nie ma co tak popierdzielać jak wolniętym. Za tym wszystkim, jeżeli jesteśmy czymś takim wolnym, to nie ma większego sensu z racji... No. Oj, a ja zapomniałem przełączyć tego. Działka na dwa różne te przyciski. Ale wstyd, ale wstyd, ale lamie, panie. No, patrzcie, patrzcie. Kici, kici. Nie chcecie? To nie. Łaski bez. Kurde, co to za lagi. Tutaj, tu mam szansę dojechać. Mam szansę oczywiście. To nie jest, że zdążę. Wcisnąłem F12. Zobaczcie sobie teraz lewy dolny róg. Mam wyświetlone FPS-y oraz ping aktualny. No a się... Może i... Dupency nie zrywa. Ale nie ma tragedii. O nie, nie! Stary, nie huhu. Tutaj lepiej nie wjeżdżać. To jest strasznie marne amunicje, takie strzelanie. Tam się woda bardzo. Zatrzymajmy się. Wow! Każdy powiedzieć gdzie indziej. Dobra, widzicie, patrz. Zdjąłem mu gąbkę. Właśnie zniszczyłem cały ten. I on się zaczyna kręcić jak baletnica. Aha! I to się okaże, że na koniec dopiero to się zaświetli. Poza tym zwykle w jakiejś tam przewidywalnej kolejności on się... ładują. Cholera. Co, nikt tam nie jedzie? O, żeż ty. Szybko. A nie, dobra, jedzie tam. Wiesz. Leżeć. Wiedziałem, musiał się tu w końcu zaświecić. Jak? Okej. Okay. Trochę spieszyłem sprawę, bo tak się siedziałem w miejscu jednym. Zamiast brać taki bardziej aktywny udział w walce. Więc dostałem trochę mniej tak o wszystkiego niż chciałbym jednak. Więc zrobimy... Jeszcze jedną bitwę, ale tego mamy akurat połowę, więc dobrze. Jeszcze jedna bitwa będzie, powinno być oczywiście, teoretycznie. Całe jest zużyte. Możliwość zdobycia dzisiejsze, cała dzisiejsza możliwość zdobycia kuponów. Potem zagramy na łatwym rejsie. Za dwa razy też. Żebyście zobaczyli więcej, jak to wygląda. I zaraz na inwazji. Tak. Byśmy mieli tyle więcej, jako taki obraz sytuacji, jak to wygląda właśnie. Zobaczmy, 3000, 4200, mój 3700. No, nie jest najgorzej. Gdzie zatrzymamy? Chyba tutaj.
Tak mi się jeszcze nie wydaje. Chociaż... Nie, tutaj. Trochę inne miejsce. Niż podejrzewałem. Pod klawiszem Y mam, właśnie jak powiedziałem chyba prędzej, możliwość komunikacji głosowej z innymi graczami. Ja sobie przypisałem także go do Q, więc jest trochę lepiej według mnie. Aha, zapomniałem oczywiście przełączyć sobie to. No tak, to ja jestem mądry. Epicko mądry. Trendy, tędy. Hello? Tak, jasne. Może przed chwilą tego. Dam radę? A, nie, gdzie tam? Nie miałbym rady. Potrzebuję mi piwo. Będzie to się pił. Całkiem ciekawa miejscówka. Tylko że z każdej strony mogą też się spotuć. Już taka nie do końca ciekawa. Chyba że wykorzystam to, żeby tłuc niemilców z odległości. Ej, ja tu nie chcę wpaść. Okej, okay, no właśnie. Tak czasami się zdarza. Do garażu. Tak. Nie zdążyli. Ja na tym naprawdę nie zdążę. Na gąskach nie ma opcji, żebym zdążył dojechać i zebrać coś tam. Więc, aha, przypisać to. Przypiszmy sobie tak, jest git. Majonez, bitwa. Normalna misja. Mamy 120. Oby ta była wygrana, bo nie chciałbym tak nie wiadomo co się długo bawić z tym. Też nie odbył odcinek, już mam ponad pół godziny. Mam 27 minut na chwilę obecną. Ta część oczywiście, bo podzieliłem sobie na wstęp, który nagrałem. Tam miał 2 minuty. Chyba jakieś 8 minut było obłodowanie. Będzie skompresowane do jakichś chyba 2-3. Przyspieszę to oczywiście i dodam jakąś muzykę, żebyście się nie gapili jak, nie wiem, glonojady przez szybkę. I myślę, że będzie całkiem zacnie. Chyba. Oczywiście zrobimy jedną taką, myślę... co to było za ping. Zrobimy jakąś normalną bitwę jedną. Słyszycie, jak to się może pozmieniało, może nie. Jakiś tam, jakiś obraz sytuacji będziecie mieli i zobaczyć, byście mogli... Skoczyło. Aha. Jeden z plusów gąsienicy jest przewaga gąsienicy nad kołami. Nie zwalniamy w wodzie. Nie ma opcji, nie zwolnimy w wodzie. To jest duży plus. Nie trafiłem. Patrzcie. Jak choroba zwolniła. Coś mi wjedzie w dupę. A nie. Ej, co z tym wszystkim się stało? Strzelby są jedze na krótki dystans. Naprawdę zabójcze. Znaczy jeszcze lepsze niż oddziała. Działo daleki dystans, ale z bliska taki jakby coś a la obrzyn też daje radę. Chyba dobrze wymyśliłem z tym. Chociaż to było nie na umyśle zrobione, żeby... Wy serio już tam jesteście? Nie na umyśle zrobione to było, żeby od razu tak hamował. Dzięki temu dziebowi swojemu. Nie lubię pingów takich wielkich. Ja znowu nic nie zrobię, co? Wow, co to było? No widzicie, jak mówiłem. Czasami mam 220. Wow. Jakaś teleportacja mała. Bam 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 bam. Wiem, jadę. Więc tak. Działa, jak już mówię, wspominałem właściwie. Mają ograniczone teraz o 30% właśnie pojemność tych właśnie magazynów własnych. I zostało... 4 zostały. Myślałem, że jedną tak zasuwają z tym wszystkim zabywaniem, że ja, wiecie, się kręcę jak dziecko we mgle, a nie nadążam. To jest akurat minus. W porównaniu do kół. No jak silnik oczywiście bym jakiś wpierdzielił,
taki potężny, to panie, można by było coś tam poszaleć, ale tak, to trochę kicha. Nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl. No chodź. No, jak ja cię trzasnę sam. Ty tak serio? Kiedy mi się zrobiło w dupsko, a potem drugi mnie stary na gość. Znaczy się go zasłonił. Tia. To sobie postrzelałem, panie. Ja nic nie widzę, nie zasłania akurat licznik, ile mam nagranego. Pewnie 0 mam zniszczony. Ten 6, 9, 11. Tak, pociski trafiają wszędzie. Tylko za chuchu. Nie tam, gdzie powinny. Ja. Skąd ja to znam? Gdyby jakaś mapa była taka cała podmokra, miałbym chociaż jakąś przewagę. Chodź tu na obrzyna. Tia. Może fletki do tego. 220 pingu, a potem to już tam mi bliżej pobywa. Tu mam 31 minut nagrywamy. Dobra, to mamy zrobione to i to. Chociaż te lekty, chyba że na ten wam pokażę. Wezmę sobie łatwy i tamtą maszynkę wystarczy w zupełności ona. A na kołach to by się trochę więcej działo. A mogłem do karabinek pomontować. No nic, trudno. Nie na tak dobrze. Rosenkraus. No zobaczcie sobie, między tą piłą, taką tarczową, a działem, gdzie wcisnę w moim przypadku Q, myślę, że mikrofon, widzieliście? I specjalnie nie gadałem, żeby nie przeszkadzać innym graczom bez sensu. Znaczy, musieliby to z Polski zmienić, ale jakoś nie widzę, żeby akurat za bardzo Polacy to byli na chwilę obecną. Oczywiście jak najbardziej spotykamy Polaków tutaj, nie ma co. Biem, dziom. I chuchu, stary. Teraz ja trochę podbieram. Tutaj mamy taki jeden też plus, że za niszczenie niemilców dostajemy czasu trochę. O nie, stary, nie, chuchu. Oj, zapomniałem, że przyłączyłem ten. Inaczej jest. To trafiłem. Panie. Hello, kochany. Tylko czemu za 60? Ja się pytam. Zostaw mnie. Tym się tym można też elegancko zająć, ponieważ też możemy drużyć. Wow. Ale skoki żabie. Co do. Trafiłem chociaż. Jakimś cudem. 5 pocisków zostało. Aha, bo nie mam tego. Oj, stary, zgubiłeś coś. Obicie to jest to wkurzające, takie straszne przeskoki. Oby to poprawili dość szybko. Wow! Ej, co robiłem? Panie. No to gościa miele. Się trochę zawiesiłem. Została połowa do zebrania, okej. Okay. Wow, jaki autobus. Oby to poprawili dość szybko. Ej, stary, marzej. Aha, ja nie mam dwóch kół. Nie, jednego. Na szczęście. Do tego jeszcze jakoś jeżdżę. Dostał pensję. Tak jest. A ty co próbujesz, stary? Aha, ja nie mam amunicji już. Pięcę sobie. Zobaczcie.
autodestrukcja, tak, powrót do bitwy. Możemy tak jedną zrobić za darmo, a nas każde następne przywrócenie się do bitwy, że tak powiemy, kosztuje nas chyba 120 kredytów, jak już powiedziałem. W tym odcinku tak to nazwiemy na razie robocze. Tak więc... Widzicie, jak to jest. Koła, widzicie, strasznie zwalniają w takiej większej wodzie. To jest tragedia. Ej, panie! Aha, nie zdążyłem zastrzelić. Trudno. Jak tam mawiają. Trzeciego. I hulaj. Bitwa. Mam opcję, żeby zrobić jedną inwazję sobie. Mam szansę. No więc, czemu by nie, prawda? Czemu by tego nie zrobić? 3-9. Dobra, spieprzyłem trochę sprawę, bo mogłem się inaczej czołgnąć. No w sumie na gąskach. No, jakiś rusek. No dobra. Trzeba to chronić. Krótko zjeździenie na temat. I będzie trzech bossów. A ja jeszcze nie mam zamontowanego nawet do podziałka żadnego. Więc jest dupa. Mogę tylko strzelać. Ale tutaj boss jest. Już mnie... Już po mnie. Mogę się odrodzić, no ale... Powiedzmy sobie szczerze, że... panie, 25 życia. Co ja z tym zrobię? Hello, kochany. Trafiłem cię. Dopóki żyję, będę strzelał. Ale to chyba za długo nie potrwa. Nie, nie są przeciwnicy. Tam są. Wróć do bitwy. Raz mogę, tak jak powiedziałem. Mogę jeszcze więcej, ale trochę mi na to nie stać. O kurna, stary, ja mam zawołu dostać od ciebie. Dobra, to była moja wina. Ten dziwny strzał. Zostaw mnie! Nie, ja nie chcę. Zostaw mnie. Powiedziałem coś. No i tyle w tym temacie. Ja się oni tego nie wygrają, to jest pierwszy boss. Zobaczcie, co on już robi. Strzela. Nie, tak widziałem właśnie 108, aby móc... no zestaw pokażę, no tak to trzeba nagrać. Mamy możliwość dzięki temu jeszcze raz nagrania. No, został tylko ten K3. Panie, jeszcze ten się odrodził. Jeszcze jakąś ma tam szansę, powiedzmy. Ale wątpię. Chociaż... dobrze poszło. Ale to pierwszy boss, on tu zrobi właśnie kwiatkę. No to będzie też kika. No dlatego, że gości ma dosyć dobrze obudowany ten swój pojazd, 1500 HP-ków. Trochę zacznie, ale zobaczcie, co to robi. Za moc strzeli działko. Właśnie. I tyle w tym temacie. Niestety przegrana. Nie ma tak dobrze liska. Niestety. I dupa. Blada. Tak to już bywa. Jedna miedź, panie, nie pogadasz, nie no. Burżuazja. Po całości. No widzicie. Tak to właśnie bywa. W kasaucie. Tutaj jeszcze potem się zajmę przebudową tego. To na razie co razu nie ruszyłem. Tylko wcale nawet. W markecie. Wszystko sprzedane? Pokaż mi. Wszystko. Wszystko sprzedane. Wszystko. Tak jest. Trochę zarobiłem dzięki temu.
Dobrze. Ludzka, to będzie chyba na tyle. To już mamy 40 minut, to będzie naprawdę tragicznie duży. No nie chcę sprzyginać, bo i po co. Więc dzięki za obejrzenie tego i zapraszam na kolejne, jeżeli coś się pojawi ciekawego. No chyba, że chcielibyście zacząć jakieś bitwy lub coś w tym stylu, to też spoko. Tylko napiszcie. Na razie.